Niedawno jedna z ulubionych par widzów, Monika i Paweł, rozstali się w taki bardzo medialny, huczny sposób. Monika pokazała dowody zdrady Pawła na swoim Instagramie. Ty jesteś jej przyjaciółką, wiem o tym. Jak się czuła, gdy to wyszło na jaw? Ojejku, myślę, że każdy by się czuł bardzo źle w takiej sytuacji. Nie jest to nic przyjemnego, kiedy dowiadujemy się, że osoba, którą kochamy, nas zdradza i to jeszcze w taki okropny sposób. I jeszcze dowiadujemy się to przez przypadek o tym, słyszymy jej słowa od naszej bliskiej osoby i trochę w to nie dowierzamy, więc na pewno ten dla Moniki jest bardzo ciężki okres, ale wspieramy ją, kobiety, siła i będzie dobrze. Ale powiedziała ci, zadzwoniła do ciebie, bo pewnie wiedziałaś wcześniej, niż to się wszystko wydarzyło na Instagramie. My mamy z Moniką bardzo dobry kontakt, oczywiście o wszystkim mnie poinformowała, przegadałyśmy to. No i wie, że może na mnie liczyć, ja ją będę wspierać i my kobiety się nie poddamy, nie można z nami zadzierać. A jak ją pocieszałaś? Co dokładnie jej powiedziałaś? Myślę, że wiesz, wiele kobiet chciałoby to usłyszeć. Nie, wiesz, ja w takich chwilach zawsze mówię, słuchaj, no jesteś cudowną, wartościową kobietą, to nie jest jedyny mężczyzna na świecie, tak się dzieje, tak się zdarza. Widocznie tak musiało być i to cię ma wzmocnić, a nie osłabić. I życzę jej tego i wierzę w to, że jeszcze Monika się zakocha z całego serducha i naprawdę za to trzymam mocno kciuki. A co sądzisz o Pawle? Czy wcześniej były jakieś takie przesłanki, że może być z nim coś nie tak, że jest trochę bad boyem? Wiesz co, ja się nie wypowiadam, bo ja jak kogoś nie znam, to ja nie chcę tutaj nic za bardzo mówić. Oczywiście wiadomo, że to nie jest grzeczny chłopiec i jakby to nie jest tajemnica. No ja nie byłam zaskoczona. Może tak, nie byłam zaskoczona, nie. I teraz jest grupa wsparcia przy Moni. Ona czuje się lepiej? Ja myślę, że tak, no mając takich przyjaciół wokół siebie, takie wsparcie to już jest naprawdę dobrze, a będzie już tylko lepiej.